Cześć, to ja, świnka Pepa. To mamusia świnka. To tata świnka. A to mój malutki brat George. Czasem odwiedzają nas babcia świnka i dziadek świnka oraz przyjaciele. Pepa i George szli na plac zabaw. Z placu zabaw wracali już ich przyjaciele. Cześć! Co już wracacie do domu? Chodźcie z nami jeszcze się pobawić na plac. Musicie już iść? Wszyscy? Cześć, Pepo! Nie musimy iść. Ale cały plac jest zajęty. Jak to plac jest zajęty? Przecież jesteśmy my tutaj wszyscy. Na naszym osiedlu już nie ma więcej dzieci. No może Richard? Pepo! Cały plac jest zajęty. Sama zobacz. Rzeczywiście. Cały plac był zajęty przez inne zwierzęta. W stawku pluskały się prosiaczki. Krówka zjeżdżała ze zjeżdżalni, a konik przeżuwał kwiatki. Puszyste owieczki bujały się na huśtawkach i karuzela była cała zajęta. Sama widzisz, Pepo, że nic tu po nas. Musimy wracać do domu. Przecież to jest nasz plac. Ja chcę mi się bujać, Pepo. Muszę się pobujać. Nie płacz, George. Musimy coś wymyślić. Może zaraz pójdą do domu. Pepo, oni są już tutaj od rana. Ja szłam z mamą do sklepu i już tutaj byli. Ciekawe, czy przyszli tylko dzisiaj, czy będą przychodzić codziennie. Przecież to jest nasz ulubiony plac. Co my teraz zrobimy? Gdy Pepa i przyjaciele zastanawiali się, co zrobić, na plac przybiegły dwa szczeniaczki. Hau, hau, cześć. To jest mój brat szczeniaczek, a ja jestem siostrzyczką szczeniaczka. Mamy poważny problem. Uciekły nam zwierzęta z fermy. Co powie teraz farmer? Pomóżcie nam. Musimy jak najszybciej zabrać je na fermę, żeby farmer się nie zorientował. Właśnie. Widzę, że bardzo spodobał im się wasz plac zabaw. Mi też się podoba. I mi. Może, braciszku? Jak uda nam się zebrać wszystkie zwierzęta i odwieźć na fermę, to pobawimy się na tym placu zabaw. Możemy? O, jak super, że się pojawiliście, bo już się obawialiśmy, że nie będziemy mieli gdzie się bawić. Pomóżcie nam. My podjedziemy zaraz traktorkami i trzeba zagonić zwierzęta, aby wsiadły na przyczepy. Nie ma problemu, pomożemy. Super, super, dziękuję. Szczeniaczek i siostra szczeniaczka podjechali traktorami na plac zabaw. Teraz musimy przekonać zwierzątka, żeby chciały wejść na przyczepy. No ale jak to zrobić? Ja mam pomysł. Po prostu trzeba im powiedzieć, że dostaną coś dobrego do jedzenia. Mamusia świnka zawsze mówi nam, że da nam Kinder jajka niespodzianki i wtedy my z George'em od razu biegniemy do domu. To świetny pomysł, Pepo. Zwierzątka, zwierzątka, jedziemy coś zjeść. Na hasło jedzenie wszystkie zwierzęta ustawiły się w rządku do traktorów. To był świetny pomysł, Pepo. O, cieszę się, że mogłam pomóc. Mamy jeszcze jeden problem. Jaki? Każde zwierzę ma na przyczepie swoje miejsce. Musimy je dopasować. Nie ma sprawy, ja pomogę. Pepa wskoczyła na przyczepkę. Tutaj jest miejsce na pierwsze zwierzątko. Czy wiecie, które zwierzę wydaje taki dźwięk? Świetnie, to konik. Pierwszy konik.
Pepa woła konika, koniku! Proszę, koniku, to jest twoje miejsce. Miejsce pasowało idealnie. A tutaj kto? O! Świnka! To może ja? To jest miejsce dla świnki. O, ale nie pasuje. To nie moje miejsce. Świnka czekała już pierwsza w kolejce. Pasuje. Ciekawe, co będzie tu na środku. Czy wiecie, jakie to zwierzę? Tak, to kura. Szczeniaczki, znalazłam miejsce dla kury. Tutaj, kurko, jest twoje miejsce. Zostały jeszcze te dwa. No ciekawe, kto teraz. Sprawdzę. Co to za dźwięk? O! Znacie ten dźwięk? Tak! To owca! Teraz owca! I owieczka znalazła się już na przyczepce. Proszę, owieczko, to twoje miejsce. O! Nie pasuje. Dlaczego nie pasuje to miejsce? Pepa zeskoczyła z przyczepy. Słuchajcie, jest problem. Owieczka nie pasuje do tego miejsca. Jak to możliwe? Hau, hau! To owieczka z mojego traktorka. Aha, a gdzie jest druga owieczka? Nigdzie jej nie widzę. Poszukajmy w takim razie wspólnie owieczki. Czy ktoś widzi już owieczkę? Udało wam się ją odnaleźć? Tak! Owieczka bujała się jeszcze na huśtawce. Owieczko, owieczko, pora już wracać do domu. Owieczka posłusznie zeszła z huśtawki. Tutaj, tutaj, na górę, owieczko. Tak, idealnie pasuje. A kto ma takie duże stopy? Kto to może być? Już koń jest. Sprawdzę z ciekawości. Co to za zwierzę? Tak, to krowa. Krówko, 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 zapraszam cię. Jaka ładna, fioletowa. To chyba krówka Milka. Przyczepa już pełna. Szczeniaczku, przyczepa jest pełna. Możesz już wracać ze zwierzętami na fermę. Poczekam na siostrzyczkę. Teraz, Pepo, moja przyczepa. Pomożesz? No pewnie. To jest bardzo fajne zadanie. I dzieci mi pomagają. O, zwierzątka, chodźcie szybko. Mam tylko tu 4 miejsca. Czyje to miejsce? Kurka. To twoje miejsce, kurko. A to? Co to? Dzieci. Nie mogę rozpoznać. Aha, to krowa. Dzięki za pomoc. Teraz druga krowa. I krówka była już na przyczepce. Tutaj, tutaj, krówko.
Ostatnie dwa miejsca. Czyje to? O! To trochę jak świnka. Nie, to ja tu nie pasuję chyba. O, chociaż... Jadę z wami na fermę, to świnki miejsce. Nie, nie, żartowałam. Ja muszę wrócić do mamusi świnki i tatusia świnki i mojego brata George'a. George, jesteś tam? Tu jest miejsce dla świnki. I ostatnie. O, znam już ten dźwięk. A wy? To owieczka. Chodź, owieczko, tu jest twoje miejsce, na tej przyczepce. Chodź. I zadanie wykonane. Teraz mnie wypuśćcie stąd. Dziękuję, Pepo, za pomoc. Ja też dziękuję, Pepo. Teraz możemy wracać na fermę. Czy będziemy mogli jeszcze kiedyś przyjechać i pobawić się na tym placu? No pewnie, szczeniaczki. Zapraszam was. Pepa pomogła szczeniaczkom. Wszystkie zwierzęta były już na przyczepach. Teraz przyjaciele Pepy bawili się na placu zabaw. Szczeniaczki wsiadły do traktorów i odjechały. Pa, Pepo! Do zobaczenia, Pepo! Teraz na placu bawiła się Pepa ze swoimi przyjaciółmi. Że możemy znów się bawić na naszym placu zabaw. Pa, pa! Do zobaczenia w kolejnym odcinku.